Halo, cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Patryk. Wracam po bardzo, bardzo długiej przerwie. Dzisiaj mamy 25 czerwca i u nas w firmie dzień świętowania, że tak powiem. Bo zobaczcie, czym jadę. Nie wiem, czy mam dobrze kamerkę ustawioną, mam nowy telefon, nie mam aplikacji, nie mam jak podejrzeć. Mam nadzieję, że jest ok. Jedziemy nowym kombajnem. Jak widzicie, już po barwach jest to klas. A jaki klas? Jest to klas Lexion drugiej generacji, czyli myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajny kombajn. Teraz będę musiał się naprawdę skupić, bo jedziemy przez Włocławek. Kombajn ma 3,49 w kołach, tak żeby się mieścić z przepisami, mamy pozwolenie na przejazd. No ale kierowcy, szczególnie ciężarówek, czego doświadczyłem przed chwilą, nie uważają za bardzo. Także my musimy mieć podwójną ostrożność włączoną i naprawdę trzymać się jak najbliżej prawej strony, żeby ten lewy pas był wolny i nic złego tutaj nam się nie stało. Mamy kombajn, mamy zrealizowany wany prof, mamy utwardzony plac. Udało nam się zrobić w przeciągu tego sezonu bardzo, bardzo dużo. A to jest taka wisienka na torcie, no bo to jest największa inwestycja. Oczywiście korzystaliśmy z programu, który umożliwił nam w sporej części zfinansowanie tego kombajnu. Program rozwoju usług rolniczych. Tą firmę usługową mamy już od kilku sezonów. No i udało nam się skorzystać. Nie mówię, że było łatwo, bo tych poprawek mieliśmy sporo. Dodatkowo na początku składaliśmy na coś innego niż kombajn. Potem dopiero przyszła zmiana pomysłu na wykorzystanie tego rozwoju usług. No i co? No i jest kombajn. Kombajn Lexion, klas Lexion, 5300, pięcioklawiszowiec, czterobębnowiec, a porównując go do mojego Fenda, Fend jest sześcioklawiszowy, natomiast wydajnością ten kombajn powinien być troszkę lepszy, przynajmniej teoria tak mówi. Zobaczymy, co będzie w praktyce. Kombajn z wieloma nowoczesnymi systemami, kombajn no naprawdę dość już myślę, że dobrze wyposażony. Mamy miernik wilgotności, mamy pomiarowanie plonu, mamy nawigację oczywiście, kilka różnych fajnych, przydatnych systemów, ale to może opowiem już jak będziemy na miejscu. Oprócz mnie będzie się tam Krzysiu, kilku klientów, może nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu zaprosiliśmy, robimy takiego grilla na przywitanie i opicie kombajnu. Jak będziemy na miejscu, może nam się trochę uda opowiedzieć. Jest Piotrek z kanału Rolnik Szuka. Musimy pana rowerzystę przepuścić. Teraz pieszy ma zawsze pierwszeństwo. O, a tutaj właśnie nagraliśmy wypadek. Najprawdopodobniej, no ale nie mam jak się zatrzymać kombajnem, sorry, memory. Chyba nic się nie stało, bardziej się poślizgnął. No i tak mówiłem, trzeba bardzo uważać. Naprawdę nie jadę za szybko, bo jest wąsko i może być źle. A może powiem pokrótce, czemu to co widzicie z przodu, a nie header z tyłu uciągnięty. No, kombajn jest typowo na usługi, no i my 90% swojego czasu, 95%, bo gospodarstwa nie ma dużego, spędzamy na usługach. Żniwa to, co jest najbardziej wkurzające. My tutaj mamy taki teren, gdzie te pola nie są duże i często kosimy 2, 3, 4 hektary, hektar. Musimy przyjechać do każdego kolejnego hektara, a z headerem już nie możemy tego zrobić. Musimy się odczepiać, przeszczepiać. Na początku żniw zawsze jest problem z tym przeszczepianiem, nie ma gdzie. Tutaj wychodzimy, składamy, odczepiamy wałki, kwestia dobrej minuty, półtorej minuty, no i jedziemy dalej, tak? Myślę, że nam trochę to przyspieszy. Header składany do przodu. Będzie się naprawdę trzeba przyzwyczaić do jazdy tym, bo bardzo to wystaje i w ogóle do gabarytów tego kombajnu, bo jest to najmniejszy Lexion, ale gabaratowo nie odbiega niczym od tego większego. Czy tych serii 7000. Jest to duża kolubryna, ważąca tam coś 16, prawie 17 ton bodajże.
Także naprawdę tutaj trzeba będzie dojść do wprawy. Na szczęście fendem trochę pojeździłem, fend jest nawet troszkę szerszy i myślę, że tej wprawy trochę mam, aczkolwiek tutaj jest całkowicie coś innego, jest inna skrzynia, inaczej się tym jedzie, inaczej się to prowadzi. Kwestia jednego sezonu, żeby jakoś poznać to i żeby to się fajnie w tym jeździło i już tak dość pewnie. Aczkolwiek pewnym nie można nigdy być do końca, bo rutyna może nas szybko zgubić. Widzicie, jedziemy tym Włocławkiem, nie jest tutaj łatwo, ja mam serce pod gardłem. Naprawdę trochę stresu niestety jest. Powiem wam, że ten Lexion to takie dawno marzenie. Nie myślałem, że kiedyś uda mi się je spełnić, ale wszystko tak się potoczyło i to dzięki takiemu chyba samozawzięciu, temu, że wiele osób mi tutaj zaufało, ze mną współpracuje, chłopakom z mojej ekipy, którzy mi strasznie pomagają, też ich tutaj pozdrawiam, całej rodzinie. No i chyba dzięki temu no, udało się w końcu ten cel, który gdzieś tam był z tyłu głowy, niemożliwy do realizacji, okazuje się, że się udało. Kosztowało to dużo pracy, dużo wysiłku i tej pracy będzie teraz jeszcze więcej, żeby ten kombaj wykorzystać, żeby też z niego coś zarobić, żeby się fajnie amortyzował, ale się udało. Jestem bardzo szczęśliwy, że jest. Oby bezawaryjnie przyszedł żniwa, oby skosił jak najwięcej i żebym był na końcu też zadowolony. Jedziemy akurat przez Włocławek w takiej trochę słabej godzinie, bo jest okolica godziny 16. No i co? 16, no to ludzie wychodzą z pracy, no i to jak widzicie, już się zaczynają koreczki, aczkolwiek jesteśmy już przy końcu Włocławka. Także jeszcze przed nami jedno takie dość duże rondo. Na nim chyba zajmiemy dwa palce od razu i nie będziemy się bawić, przygotujemy chwilę ruch, żeby nie było żadnych niespodzianek i będziemy skręcać, żeby nie zawadzić nikogo dupą. Ale jakoś takoś jest sporo lusterek, to fajne. Jest takie typowe lusterko na koło. No ale trzeba uważać, nie wiem czy będziecie widzieć, ale jesteśmy strasznie blisko wszystkiego. Tutaj trzeba jeszcze poustawić, teraz jaśność mi się zmniejszyła jak włączyłem światła. Jest trochę za ciemno dla mnie, ale zobaczymy. Musimy jechać naprawdę powolutku, bo tutaj mamy ciasno. Samochody z obu stron. Ale to jak cichutko chodzi ten kombajn, jak ta przekładnia fajnie przyspiesza. Po prostu. Witam was w kolejnej części vloga. Idziemy w końcu do kombajnu, bo się zbierałem i się nie mogłem zebrać oczywiście, żeby wam nagrać i coś więcej tak o nim opowiedzieć. Jak widzicie, u mnie się trochę zmieniło od ostatniego czasu. No i firma i gospodarstwo jakoś powoli się to rozwija. Utwardziliśmy sobie w końcu plac. Wybudowaliśmy wagę, wybudowaliśmy halę. A to już jakiś czas temu. No a teraz ten nasz rodzynek na torcie, czyli klas Lexion. Dzisiaj mamy 6 lipca. I dopiero dogram drugą część. Pierwsza jest z jazdy przez Włocławek. Jeszcze pozostałości po imprezie są. Nie oddałem na lewaka. Muszę to zrobić. Nie wiem w sumie czy... Czekajcie, jak zamknąłbym drzwi, może nagrałbym w środku. Ewentualnie światła włączył. Krzysiek już wczoraj wrzucił swojego vloga. Wyłączam tutaj, bo mam trochę czujki źle ustawione. Trzeba przestawić. No chyba będzie dobrze widać. Tak jak widzicie, fend, bo już komentarze czytałem, na niektóre odpisywałem, zostaje, narobił nam sporo bałaganu. Kończymy jego naprawę. Część osób wie, część nie.
W tamtym roku na koniec kukurydzy niestety padł nam silnik, wypadło gniazdo zaworowe, potem narobiło ambarasu, jest drugi silnik wstawiony. Miejmy nadzieję, że będzie już wszystko dobrze. Fendt z nami zostaje, Fendt jest naprawdę niezłym kombajnem. Ma swoje wady, ma swoje zalety, aczkolwiek uważam, że to i tak jest dobry kombajn. Głównym sprawcą chyba tego, że ten kombajn ma tak ciężko i dostaje po dupie, niestety jest ta przystawka. Przystawka robi robotę świetną dla usługobiorców, no bo cztery noże i to nie zarąbiście, natomiast kombajn ma w tym naprawdę ciężko, no i przystawka jest bardzo ciężka. Szóstka waży 2,9 tony, ponad 2,9 tony. I teraz jestem na etapie zamawiania przystawki do Lexiona i to będzie 8. I zastanawiam się bardzo nad Capello, czy tam jeszcze innymi markami, ale najprawdopodobniej Capello, i tam Capello waży 2,4 tony, 8-rzędowa. Tutaj 6 rzędów waży 500 kg więcej. Dobra, jest tyle do powiedzenia, że na pewno nie opowiem Wam wszystkiego, ale postaram się powiedzieć te najważniejsze rzeczy. Pierwszy punkt newralgiczny tego kombajnu, no to jest oczywiście header. Header nie jest popularnym headerem, 5,40 składany. To co mogę powiedzieć, na pewno jest to troszkę za mały header do tego kombajnu. Natomiast przy naszych kawałkach, przy naszym cyklu pracy, jest to kombajn typowo na usługi. Jeździmy często na kawałkach hektar, 2, 5 hektarów, gdzie kosimy ten hektar, 2 i potem przejeżdżamy jakiś kawałek. Myślę, że ten nadrobiony czas na przejazdach zrekompensuje nam to, ile byśmy mogli większym headerem zrobić, a jak wyjdzie, zobaczymy. Nie mówię, że to jest najlepsze rozwiązanie. Widziałem to w jednej z firm, też w takim klasie. Po pierwszym roku byli panowie, którzy mieli te klasy, nawet 2, bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Na pewno rozwiązanie bardziej awaryjne. Są różne rolki, są siłowniki. Coś zegniemy, nie będzie się domykał ten header, no ale niestety, no nawet przy wario, jeżeli zegniemy wario, też będą jakieś problemy z wysuwaniem i też nie możemy kosić. Zawsze jak coś, header można zmienić, pewnie nie będzie łatwo z tym łamanym, ale zawsze zmienić można, nawet kupić jakiś używany. Zobaczymy jak to chodzi i czy nasze założenie tego, żeby szybko się przemieszczać z pola na pola, uda się wykonać. Header mamy. To, co braliśmy dodatkowo w tym kombajnie od samego początku, to tak jak widzicie, odkurzacz, czyli to, co wchodzi nam na kanał, odsysa nam kurz i wyrzuca z tamtej strony pod kołem. I kolejna ważna rzecz, każdy jak kosi to dokładnie wie, że zawsze tutaj na podajniku pochyły mamy od cholery najlepsze są oście oczywiście z jęczmienia, ale słomy, resztek i wszystkiego. I tutaj mamy taką dmuchawę, która nam to fajnie wydmuchuje. Kolejna rzecz, która jest też niestandardowa, nie otworzę Wam teraz tego, bo tak chyba szybko nie pójdzie, jeszcze tego nie otwierałem. Mamy najmocniejszą wersję napędu do przystawki czy do headeru, która może współpracować z nawet 12-rzędowymi przystawkami do kukurydzy. Wziąłem to z tego względu, że w Fendzie no, to był taki newralgiczny punkt, chciałem to wyeliminować w 100%. I mimo tego, że to była dość duża dopłata, to chciałem, żeby to było już z tej najwyższej półki i żeby w kukurydzy się nie męczyć. Kukurydzy robimy zdecydowanie najwięcej, jeżeli chodzi o usługi. I to jest nasz taki punkt bazowy. Dlatego też nie zwracałem aż takiej dużej, znaczy dlatego też podjąłem decyzję o tym mniejszym headerze, bo i tak tych zbóż robimy mniej. Mogłem też taką decyzję podjąć o tym headerze składanym, dlatego że zostaje Fendt. W Fendzie mamy stół do rzepaku, tu w tym roku stołu do rzepaku nie będziemy mieli. Jeżeli będzie potrzeba, stół do rzepaku robi firma Hago, jest to też stół składany. Jeżeli Fendt nie będzie się wyrabiał rzepaku, a w tym roku wychodzi, że się pewnie no nie wyrobi, bo mamy tych zamówień bardzo dużo, no to za rok będzie tutaj stół do rzepaku. I jednocześnie cały czas obserwuję wszelkie portale, żeby znaleźć jakiś header ze stołem i mieć 2 headery w razie czego. Zobaczymy na przyszły sezon, jak to wyjdzie. Idąc dalej, oczywiście jak był ten header składany, jest to header, który jednak obciąża przednią oś, obciąża koła, obciąża opony. Musiała zostać podjęta decyzja o tym, żeby
były opony lepsze. Opony też za dopłatą, opony Michelinki, CRX BIP, nie wiem jak się to wymawia, dwójki. Są to opony, które są oczywiście wzmacniane i mogą też pracować na niższym ciśnieniu, czyli jak będziemy mieli mokro, będziemy mieli problem z trakcją, spuszczamy powietrze, tam chyba do jednej atmosfery. Gdzieś muszę to czytać dokładnie i możemy sobie spokojnie kosić. To, co jeszcze chciałem powiedzieć o headerze, osoby, które się martwią, jak będę wyjeżdżał z różnych skrzyżowań, z zakrzaków, mamy dwie kamery przeznaczone na header naprzód, które będą zamocowane na przodzie headeru. Już mamy miejsce tak, żeby tutaj będą się składały, będą nam się tam do środka chowały. I nawet jeżeli ja nie będę nic widział, będę widział na kamerach podgląd, będą tak ustawione na prawo, na lewo i myślę, że to nam zagwarantuje to, żeby jeździć bezpiecznie i spokojnie. I co dalej? Też jeszcze wszystkiego o tym kombajnie nie wiem. Uruchomienie mam w czwartek, będziemy kosić pierwsze trawy i myślę, że wtedy już wam coś nagram. Mam taką nadzieję. No tutaj jak otwieramy, to wydaje się nam, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest, ale nie aż tak strasznie, jak to wygląda. Jest to kombajn nowej generacji. W sprzedaży bodajże od tamtego roku są te Lexiony. I to jest całkowicie nowa koncepcja kombajnu. I całkowicie inna wydajność. I mimo tego, że to jest 5 klawiszy, robi naprawdę potężną robotę. Powiem wam tak, jak zacząłem się rozglądać za kombajnem, nie widziałem możliwości, żeby kupić kombajn 5-klawiszowy, a nie 6. Mam Fenda 6-klawiszowego i chciałem kombajn, który będzie większy i bardziej wydajny od mojego poprzednika, bo tak najczęściej jest. Jak zacząłem się rozglądać, oglądałem wiele marek, nie wykluczyłem żadnej marki. Oglądałem New Hollando, oglądałem Deutsch Fahra, oglądałem Fenda, tam się nic nie zmieniło w tych newralgicznych punktach i tylko Ideal mi pasował, a rotorowca nie chciałem. Oglądałem John Deere'a i John Deere był bardzo blisko do tego, żeby mnie przekonać. Miał być T550 albo T560i, ale jak zobaczyłem nowego Lexiona, wczytałem się, zobaczyłem jak to wszystko wygląda. Też myślę, że teraz po użytkowaniu Fenda już dużo, dużo więcej wiem o kombajnie i wiem na co zwracać uwagę. Nie mówię, że jestem ekspertem, bo nie jestem, ale na pewno już coś więcej wiem. Jak kupowałem Fenda, przesiadałem się z Bizona. To mi to cieszyło, że to jest nowszy kombajn i cicho jest w kabinie. Na nic innego nie patrzyłem. Nie patrzyłem na napędy, nie patrzyłem na przeniesienia tych napędów, paski i wszystkie inne rzeczy. Tutaj już podejmowałem decyzję, myślę, że dużo, dużo bardziej świadomie. Przekonało mnie to, że mamy całkowicie inny system omotowy, bo jeszcze przed Lexionem brałem pod uwagę oczywiście Tucano 450 i 440. Przeskok cenowy niestety dość duży, bo około 200 tysięcy w podobnej konfiguracji, aczkolwiek w Tucano są rzeczy, których w Lexionie w Lexionie są rzeczy, których w Tucano nawet nie można wziąć za dopłatą, chociażby napęd właśnie na przystawkę. Tucano do końca mi się nie podoba ze względu na mały bęben. Duże wartości obrotowe. Myślę, że to Tucano będzie przez klasa za jakiś czas zmieniane i wszystko będzie szło w kierunku tych większych bębnów. Tutaj mamy 4 bębny. Pierwszy APS klasycznie, jak to jest w każdym klasie. Drugi bęben duży, nawet bardzo duży, 755 mm. Potem mamy separator 600, który i tak jest większy niż główny bęben w Tucano. I dopiero mamy odrzutnik. I tak, jak zacząłem szukać kombajnu, myślałem, że jeżeli chodzi o wydajność, wydajność bierze się tylko wyłącznie z sit i wytrząsaczy. To po długich poszukiwaniach, bo to nie były krótkie poszukiwania i naprawdę długie rozmyślenia, dużo nocy nieprzespanych, okazało się, po prostu się dowiedziałem. I myślę, że to tak jest naprawdę, bo jak popatrzymy na wielkości sit w kombajnach rotorowych, gdzie właśnie separacja jest dużo bardziej aktywna, te sita nie są wcale większe, chociażby w Ideal Offendzie. I tutaj się okazuje, że tą wydajność robimy właśnie separacją, aktywną separacją, dużym bębnem, 4 bębnami. Tak naprawdę główną robotę robi nam APS i główny bęben. Tamte już tylko odseparowują, to wymłaca. I się okazało, że ta separacja pozwala na to, żeby te wydajności były dużo, dużo większe.
Tutaj jest taka różnica, że z bębnów już na wytrząsacze powinno nam zostać maksymalnie 10% ziaren w kłosie, czy tam gdzieś tam w słomie. Natomiast w takim normalnym systemie zostaje nam nawet 30-40%. I te straty w kombajnie najczęściej nie są właśnie na sitach, a na wytrząsaczach. Tutaj już ten problem powinien zostać wyeliminowany. Duża powierzchnia takiej aktywnej separacji, Lekcjon i Tetka, no to są największe. W Lekcjonie przekonała mnie, po pierwsze, John Deere'a się trochę bałem, jak odpalił ten silnik, to czuć było tą moc i czuć było, że ta moc musi dużo wypić. Nie wiem, nie mówię, że tak jest, po prostu takie miałem odczucia, może i subiektywne. Natomiast tutaj na pewno przekonała mnie prostolinijność przepływu, że wszystkie bębny są dość prosto i ten materiał idzie prosto, nie ma żadnych załamień czy przechodzenia górą i dołem. I to, że klepisko jest na zabezpieczeniu hydraulicznym i w razie czego możemy zrobić szybki rzut, jest to hydraulika, nie jest jakiś siłownik elektryczny, który jak ma ciężko nie może ruszyć. Tutaj mamy hydraulikę, jak coś rzucamy, jedziemy dalej. No i to były takie główne elementy, które mnie przekonały. Te cztery bębny, całkowicie nowa koncepcja kombajnu. Kombajn duży gabarytowo, bo czy to by był kombajn serii 7000, czy ten 5000, to by były gabarytami tak samo. Kombajn serii 6000 będzie tam szerszy o 15 cm. I to, co warto zauważyć, że wytrząsacz, 5 wytrząsaczy w klasie nie różni się dużo od 6 wytrząsaczy na przykład w Deutschu, bo to jest naprawdę kilka centymetrów, a nie trzeba patrzeć tylko, tak jak Wam mówię, nie patrzymy tylko na te dwie wielkości. Na początku swojej drogi też tylko na to patrzyłem, teraz już całkowicie inaczej na to patrzę i myślę, że to z wiekiem czy z czasem doświadczenia przychodzi. I przejrzyjcie sobie te największe kombajny, czy one naprawdę mają największe sita i największe wytrząsacze. Ja wiem, że patrzyłem w Fendzie Idealu, kombajn, który też mi się naprawdę podoba, tyle że to jeszcze nie czas na rotorowca, jeżeli chodzi o mój rynek usług. Tam było sito jeszcze mniejsze niż w tym kombajnie, a wydajnościowo miało być 10 ton więcej. Także skąd to się brało? Brało się z tego, że tam mieliśmy dużo większą aktywną separację, bo na całej długości jest rotor, który nam to muci, tak? Tak samo tutaj, cztery bębny, jest separacja dużo lepsza. To, co w tym kombajnie właśnie wziąłem i to, co było fajną opcją, nie brałem wszystkich systemów automatyki, całego tego CMOS-a, bo to by było kolejne kilkadziesiąt tysięcy, a i tak ten kombajn przewyższył z możliwości tak naprawdę zwrotu, żeby uzyskać 50%. Kombajn, to co ważne też, bo się niektórzy martwili, skąd się dorobił i skąd wziął na ten kombajn. Kombajn jest wzięty z dofinansowania na rozwój usług rolniczych. Pierwszą z firm, którą mieliśmy, mamy od 2010 roku, drugą mamy od 2019. Ten pierwszy wniosek właśnie poszedł na kombajn. Dostaniemy, bo jeszcze będziemy składać wniosek o płatność, 500 tysięcy zwrotu przy jakimś swoim wkładzie i niedużym naprawdę, myślę, że kredycie. No to będzie dość fajna inwestycja. No tyle, że no, żeby dostać nawet kredyt na taki kombajn, no to jednak trzeba trochę sobie tej zdolności wyrobić, jakieś obroty mieć i firmę, która rzeczywiście jest na plusie i jakieś tam podatki płaci. Z opcji fajnych, to co chciałem powiedzieć, jak jesteśmy tutaj przy bębnach, w tym kombajnie mamy taki dodatek jak Auto Crop Flow. To jest taki jeden z dodatków tej automatyki, który akurat chciałem wziąć. Jest to system, który bada poślizg na paskach, tutaj na bębnach. Możemy ustawić jego czułość oczywiście w trzech zakresach. Jeżeli kombajn będzie czuł, że może się zapchać, że te poślizgi są naprawdę duże, wyłączam gardziel, wyłączam header, przemiela, włączamy od nowa, jedziemy dalej. Także nie powinniśmy go teoretycznie zapchać. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Z opcji dodatkowych sprężarka. Ten pojemniczek to też jest opcja dodatkowa niestety. Sprężarka z wężem, który ma około 15 metrów, także dookoła praktycznie kombajn możemy sobie obejść. I oprócz tego, że tutaj mamy, to mamy też wyjścia przy kabinie, u góry i mamy wąż osobny i możemy cały kombajn sobie obdmuchać. Kolejne rzeczy, czyli tak, dodatkowa opcja. Rozrzutnik plew. Zależało mi na tym z tego względu, że w okolicy i ogólnie chyba w całym kraju coraz bardziej rozwija nam się bezorka.
nie ma co ukrywać, striptil. I tak, żeby to robić naprawdę dobrze, mądrze i z głową, rozrzutnik plew, czyli to przygotowanie do siewu, musi być. Ile by to nie kosztowało, to wiedziałem, że to muszę wziąć w każdym kombajnie, w każdej marce. Nie wiem, czy będzie coś widać, czy nie będzie coś widać, ale tu ta powierzchnia sit naprawdę nie jest mała. Sita są bardzo głębokie, długie. W porównaniu do Tucano jest ta powierzchnia naprawdę na plus. Sita są pod większym kątem i ogólnie cały podsiewacz też jest kaskadowy i podsiewacz jest bardzo, bardzo długi. To jest większe niż w Fendzie. To każdy podaje według swoich norm. Każdy producent, ja tutaj widzę, że ta powierzchnia jest naprawdę fajna i ta wydajność będzie tak, jak przedstawiciele z klasami obiecywali. Fajne rozwiązanie tego, czego nie ma w Fendzie, no to są otwarte wytrząsacze, że nie są cały czas obciążone, tylko spada sobie to wszystko rynienkami na dół. Dobra, idziemy do tyłu. Od tamtej strony może coś Wam pokażę, aczkolwiek nie wiem, czy do silnika będę wchodził. No może wejdę. Żeby wejść, muszę wziąć kluczyk. Oświetlenie LED. Przód, tył. Z przodu chyba jest 12 czy 14 lamp. Naprawdę robi to fajną robotę. Gorzej, jak kluczyka nie mam. No może być tak, że już gdzieś go prze... A nie mam. Oświetlenie LED. Sieczkarnia Special Cut. Czyli też mamy tą lepszą sieczkarnię, żeby ta jakość sieczki była jak najlepsza. To co mi się podoba. Hydraulika załączania sieczkarni. Nie wysiadamy. Stajemy, przełączamy. Kosimy sieczkę, kosimy pokos. Tak jak chcemy. To jest naprawdę bardzo fajna opcja, szczególnie jak klient sobie zażyczy, że część pola kosi bez sieczki, część sieczką. Często się tak zdarza i wtedy nie mamy problemu, żeby mu to zrobić. Poczekajcie, jeszcze Wam pokażę to, przez co głównie padł wybór na ten kombajn, jak to zobaczyłem, bo to była ważna rzecz dla mnie i naprawdę zwracałem na to bardzo, bardzo dużą uwagę. Żeby Wam to pokazać, to muszę znaleźć tego Nimbusa, którego teraz nie wiem, gdzie mam. W klapie go nie zostawiłem. Chyba nie był ten. Pewnie będzie widać na filmie, gdzie go zostawiłem. No to nie jest ten. O Boże, Boże, gdzie ja go mam? Jest. W kieszeni, bo w kieszeni, ale jest. To, co pokazało mi, że ten kombaj rzeczywiście może mieć wydajność, a żeby miał wydajność, no to czymś to ziarko musi polecieć do tego zbiornika. No i tutaj, jak zobaczycie, podajnik jest naprawdę locha. Jest locha konkretna. Jakbyście tutaj spojrzeli, tutaj kłosówka, a tu mało będzie pewnie widać ziarnówka. Ziarnówka jest średnicy no potężnej. Nie wiem, czy to będzie widać. Może tu, może od tej strony. No ale spójrzcie na to, jakie to jest naprawdę wielkie. I to rzeczywiście tą masę może przerobić. W gospodarstwie, w którym byłem oglądać te kombajny, dużo tych gospodarstw w Polsce nie ma, twierdzili, że mieli Tucano hybrydę na testach. Tam podajnik potrafił stanąć w mokrej kukurydzy, nie dopełnić do końca nam zbiornika, tak? A powiedzieli, że w Lexionie to muszę tylko patrzeć, żeby nie sypało mi się na dach. No i uwierzyłem, jak zobaczyłem, jak to wygląda, bo wygląda to naprawdę zacnie. Góra to, co Lexiona wyróżnia. Czyli całe wszystko mamy zabudowane. Bardzo duży filtr powietrza, chłodnice poziome, czyli system Dynamic Cooling, który chyba jako jedyny w tej chwili klas ma i jest tylko dostępny w Lexionie. O Boże, zmachałem się.
Otworzę Wam jeszcze tutaj. System bardzo ma być wydajny. Zobaczymy, jak to będzie. Z opinii użytkowników wiem, że naprawdę fajnie to wychodzi. Silnik 7,7 litra, 313 koni. Jest to jednostka, która występuje też w innych kombajnach z serii Class. Jest to jednostka, która występuje na przykład w kombajnie Deutschwart, tym największym, 9306 albo 9307. Mój znajomy teraz właśnie sobie taki kupił, jest ten sam silnik i on ma blisko 400 koni. Także jeżeli nawet by mi brakowało tej mocy, czego nie zakładam, to zawsze jest ten zapas. Silnik jest też z takim fajnym systemem kolejnym, który ma Class, to jest Dynamic Power, czyli system, który powoduje, że jeżeli ten kombaj ma lekko i nie potrzebuje pełnych obrotów, on spokojnie sobie kosi w obrotach około 1900 czy 1890. Wszystko zależy, jakie tam będą one potrzebne. No i tym mamy zaoszczędzić paliwo. Zobaczymy, zmierzymy. Tych usług robimy. Mamy tutaj drukarkę z Cebis wyposażony w pomiar właśnie spalania paliwa na dane zadanie i widzimy chwilowe spalanie, także dokładnie będziemy wiedzieli, ile ten kombajn nam paliwa spala i myślę, że będę się na bieżąco z tym z wami dzielił. Dobra. To składamy. Zbiornik jest potężny, albo 900, albo 950 litrów, także na dwa dobre dni, trzy nawet dni, myślę, że spokojnie nam wystarczy. I co? Opowiadać to by można naprawdę było tutaj dużo, ale myślę, że i tak już za długo mówię i ten vlog będzie naprawdę długi. To przejdziemy tylko szybko do kabiny. O, powiem jeszcze tak, czemu opona 800, nie 900? Żeby mieścić się w przepisach ruchu drogowego. Na ten kombaj oczywiście mamy pozwolenie ze starostwa na poruszanie się po drogach i żeby to zrobić tak typowo w przepisach, kombaj czy jakakolwiek inna maszyna musi mieć do 3,5 metra. Tutaj dzięki temu, że mamy opony 800, 900, które chciałem, mamy 3,49, co oznacza, że co prawda na samym końcu, no ale się mieścimy. I to jest bardzo ważne. Czekajcie, bo tutaj tego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, o co w tym chodzi. A, to jest do to, żeby sobie schodki tutaj położyć. Dobra. Drabinka. W czwartek wyjeżdżamy na trawę i tak jak widzicie już założyliśmy podnośniki łanu, no bo trawę kosimy prawie że po samej ziemi. No i zobaczymy, jak to będzie tym headerem szło. Myślę, że w trawie będzie trochę lepiej ze składanym headerem z tego względu, że mamy dwa napędy, dwa Schumachery. Także obciążenie tego headera i tej kosy będzie mniejsze. Jak będzie, się okaże. No i jest moje królestwo. W tym roku będę tej kosił tyle, ile pozwolą siły. I ile damy radę. Raczej nikogo tutaj wpuszczał nie będę. Jesteśmy już z powrotem. Kombaj odpalony. Jest masakrycznie gorąco i Wam powiem, że w taką pogodę to nic innego nie robić, tylko siedzieć w kombajnie jakieś 50-60 hektarów i kosić. I kosić, kosić, kosić i nie wychodzić. Niedługo się zacznie. Włączę LEDy i zobaczymy, czy mimo tego, że tutaj jest dość jasno, tak mi się wydaje przynajmniej. No. Robią robotę. Naprawdę robią robotę. Myślę sobie, jest dobrze, trzeba pojazd ustawić, siedzenie. Jeszcze powiem Wam, że do końca nie wiem, jak tutaj z tą automatyką headeru. Wiem, że można cztery pozycje ustawiać. Jak na razie ustawiłem sobie dwie i klikam do góry. A, automatyka działa tylko przy włączonym headerze. To nie będę Wam już tego pokazywał. Włączę to też. Tak na szybko, bo jak spojrzałem, to już jest naprawdę dużo nagrane i długo nagrane. Wszystkiego nie da się powiedzieć, bo brakłoby godziny, a myślę, że i półtora, i dwóch, jakbyśmy się wszystko zagłębili.
takie szczegółowe omówienie ma być jeszcze u Piotrka na kanale. Piotrek sam też coś powie, ma być pan z Klas Polska, może to w czwartek będziemy nagrywać w sumie, jak ma być uruchomienie. Także jeszcze jak ja czegoś nie dopowiem, a na pewno nie dopowiem wszystkiego, bo też się uczę tego kombajnu, codziennie się staram uczyć czegoś nowego, czytać instrukcje, jest bardzo gruba, bo ma ponad 900 stron i działać. Mamy tak, mamy nowy ekran, monitor Cebis, to jest bodajże 12 cali i wszystko na tym monitorze możemy robić dotykowe. Klikamy na daną sekcję, czyli powiedzmy tutaj mamy bębny. Jakbyśmy mieli oczywiście włączone, możemy ustawić tutaj sobie z tej pozycji prędkość klepiska, odstęp, czy dołączamy listwę, to są też dwa ważne elementy. Mamy tutaj aktywną listwę dołączaną hydraulicznie, żeby zwiększyć tą powierzchnię cierną, szczególnie ważne w takich zbożach trudno domłacających czy wschniętych. I mamy też jeszcze pokrywę na tym drugim klepisku, którą możemy przymknąć, żeby ta powierzchnia cierna też była większa. I na samym początku pod APS-em to już załączane mechanicznie, ale wszystkie zboże i rzepaki kosimy na zamkniętej pokrywie. Także mamy trzykrotną możliwość zwiększenia takiej powierzchni ciernej. Gdzie byśmy nie kliknęli, no to możemy sobie, o, tutaj wentylator sita, możemy sobie przestawiać, możemy to przestawiać tak, po prostu ciągnąć suwak, możemy sobie dodawać, odejmować po prostu, możemy też na to kliknąć i wprowadzić wartość, jaką chcemy, tak? Także tych opcji jest bardzo dużo i oprócz tego, że to wszystko możemy robić z ekranu Cebis, możemy też robić guzikami skrótowymi. Widzimy, że jest coś nie tak z tyłu, zwiększamy, zmniejszamy otwarcie sita, zwiększamy klepisko czy szybkość bębna mucącego. I to, co jest fajne, też możemy to sobie mieć, wszystkie takie rzeczy, które będziemy potrzebować na danym polu, czy do czego się przyzwyczajimy najbardziej, w przycisku ulubione. Klikamy przycisk ulubione. Mamy tam bodajże do zapamiętania nawet 7 funkcji. I mamy tutaj właśnie, zaraz tutaj tym się przychodzi, mamy górne sito, dolne sito, ja mam ustawione, liczba sekcji headera, żeby dobrze liczyć hektary, czy na przykład autokontur, jakbyśmy chcieli sami przestawić, aczkolwiek będziemy pracować w poziomie. I wtedy tutaj jednym guzikiem, tak jak widzicie, możemy robić kilka rzeczy i przechodzimy sobie tylko góra-dół i jednym guzikiem przestawiamy kilka funkcji. Jak się dojdzie do wprawy, myślę, że to będzie super opcja. Joystick naprawdę bardzo wygodny, dobrze leżący w ręce. Jest to nowa koncepcja i myślę, że to się przyjmie na dłuższy okres w klasie. Skrzynia biegów dwubiegowa. Przełączana elektrohydraulicznie bodajże, mamy tylko guziki i przełączamy, mamy jedynkę w tej chwili, klikniemy, słyszymy takie przełączenie, jest dwójka, jest jedynka, jest bieg neutralny, włączymy sobie jedynkę i tak, mamy tutaj wszystkie parametry, jakie możemy sobie ustawić. Pierwszy to mamy przyrząd roboczy, czyli możemy wszystkie parametry przyrządu, automatykę poustawiać. Potem mamy napędy i tutaj możemy włączyć ten Dynamic Power, możemy też go wyłączyć, jeżeli chcemy, czyli tego systemu, ten system nie musi być włączony. Tutaj strategia jazdy, jak agresywnie ma się zachowywać skrzynia. Potem mamy kierowanie, mam włączone auto, mamy tutaj nawigację z monitorem S7, miało być S10. Przedstawiciel powiedział, że nie może być S10, się okazuje, że może być S10, także no bardzo fajnie, że tak wyszło. Się z tego cieszę, bo chciałem mieć S10, a wyszła S7. No ale co, najważniejsze, że jest, ta nawigacja jest wpięta w hydraulikę. Potem mamy maszynę. W maszynie mamy wszystkie parametry, które możemy sobie też po kolei właśnie ustawiać. Sita, czułość czujników strat, tak naprawdę wszystko po kolei. Tu mamy automatykę, mamy tempomat, czyli jak włączymy sobie nawigację, włączymy tempomat, będzie jechał z zadaną szybkością i szybkością taką, jakiej ma nie przekraczać. Nie wiem jeszcze, jak to działać, to będzie się samo zdecydowało, raczej nie, bo tutaj nie ma tej rolki od plus pilota, ale zobaczymy. Automatic, no to tutaj mamy właśnie ten system, o którym Wam mówiłem, czyli auto, crop, flow, który niweluje czy zabezpiecza nas przed zapchaniem kombajnu
i możemy ustawić sobie właśnie trzy wartości jakby czułości auto crop flow: niską, średnią, wysoko. Niska, środek, wysoko, tak to ktoś przetłumaczył. Myślę, że zaczniemy na środku, zobaczymy, czy jest ok. Podobno na tym środku sprawdza się to naprawdę fajnie. To, co mamy tutaj, taką rzecz fajną, kolejną fajną, to fajne, słowo fajne chyba będę używał często i chyba już użyłem często. Wybieramy sobie roślinę, powiedzmy jest to jęczmień ozimy. Jęczmień ozimy, czekajcie, jak to przymknąć. Roślina, żebyśmy widzieli. Jęczmień ozimy. I tak, liczba obrotów 750, liczba obrotów dmuchowe 1300, klepisko 11, sito górne 17, dolne 11. I tak, to jak mamy włączony system, włączone obroty kombajnu, czyli włączoną mocarnię, klikamy, żeby nam się to załączyło i maszyna nam się już sama dostraja do tych podstawowych parametrów. Oczywiście te parametry są takimi podstawowymi i każdy sprawny kombajnista wie, że nie zawsze będzie to pasowało, bo przejdziemy z odmiany do odmiany, będzie inaczej. No i wtedy możemy sobie swoje korekty na bieżąco wprowadzać i możemy też te swoje jakby zapamiętane wartości zapisywać i mieć je sobie w folderze ulubionych. Tutaj właśnie jest własne dane rośliny. Ja jeszcze tego nie robiłem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj oprócz tego, że mamy roślinę, mamy tak. To jest, też mi się bardzo podobało w tym kombajnie. To jest kłanimeter z systemem, nie wiem, nie jestem nigdy pewny, czy mówię to dobrze. System celkowy, czyli jest blacha i ona bada odbicie jakby ziaren. Jest to system dużo dokładniejszy, aniżeli to jest w Tucano, czy w innych markach, które nie mają tego systemu celkowego. Musimy wykonać w sezonie raz, tak naprawdę raz, chyba że się zmienią warunki, gęstość zboża to kilka razy. Takie przeważanie kontrolne. Robimy to bardzo prosto. Włączamy, że w tej chwili robimy przeważanie kontrolne. Kosimy kombajnem. Może to być jeden zbiornik, może to być cały samochód. Zatrzymujemy, wysypujemy do końca, ważymy przyczepę. Wynik wpisujemy, potem sobie tutaj, teraz nie będę mógł tego zrobić. I wtedy ten kombajn nam się już dokalibruje i doustawia do tego zboża i jak to wygląda. On parametry każdej rośliny ma, bo na przykład mamy tak, współczynnik kalibracji jest 1,0, bo tutaj nic jeszcze nie kalibrowaliśmy, natomiast ustawienia specyficzne dla rośliny, gęstość 620 gram, no i dlatego trzeba to przekalibrować, bo w danym roku ta gęstość może być trochę inna i kombaj musi to wiedzieć. Tu mamy zadania, każde pole, każdy klient może być nowym zadaniem. I co ważne, z takiego zadania możemy zrobić wydruk na drukarce, którą tutaj mamy i klient wie, ile skosiliśmy, w jakim czasie to skosiliśmy, jaki był średni plon, jaka była średnia wilgotność. Także wie wszystko. Liczniki, które też możemy sobie drukować. I tu wszelkie ustawienia. Z opcji dodatkowych jest nawigacja. Nawigacja z aktywacją sygnału RTK, który sobie aktywujemy i zobaczymy, jak to wychodzi przy dokładności do 2 cm. Aczkolwiek myślę, że w tym headerze może nie jest to aż tak potrzebne, ale nie jest to duży koszt i to aktywujemy. Dzisiaj już poczyniłem pierwsze kroki, myślę, że w ciągu tygodnia sygnał będzie aktywny. Nawigacja wpięta w hydraulikę, także kombaj kieruje, kierownica nie kręci, nic tutaj nie robimy. Jeszcze to, co mam nieaktywowane, a chciałbym aktywować, przyda się to tylko na dużych polach, ta automatyka wjazdu w ślad, żeby tak sobie móc aktywować to, żeby sobie co drugi przejazd nam jeździł, żeby nie tracić czasu na cofanie, tylko robić to jak najbardziej optymalnie. No co więcej tutaj powiedzieć, z dodatkowych opcji, takich głupotek, bo głupotek, mamy wycieraczki i spryskiwacze szyb bocznych. Też opcja za dopłatą, ale wygodna, żeby cały czas nie wychodzić z kombajnu i tego nie przycierać. I z dodatków mamy jeszcze, oprócz tego, to u Krzysia chyba mówiłem, że oprócz tego, że widzimy tutaj jakby ślimak i to, co nam wraca, widzimy też to w Cebisie. Widzimy ilościowo, ile wraca zgonin i ile w tych zgoninach jest ziaren. To też daje nam łatwą podpowiedź, co zrobić, czy zwiększyć szczelinę, czy zwiększyć wiatry. Tutaj już dzięki temu to widzimy, też dodatkowa opcja, ale polecali to, zdecydowałem się, że rzeczywiście, żeby to jak najbardziej optymalnie i jak najlepiej robić, warto to wziąć.
kierowanie ekranem, tak jak mówiłem, dotykowo. Tutaj szybkie guziki i możemy to jeszcze robić tym pokrętłem, jeżeli ktoś lubi sobie tak działać, może też to robić pokrętłem, nie ma żadnego problemu. Dla mnie pokrętło chyba nie będzie w ogóle używane, albo dotykowo, albo jak gdzieś na szybko będziemy działać tymi guzikami. Powiem że Wam, że kabina bardzo, bardzo przestrzenna, bardzo duża. Jak to porównywałem, wczoraj byłem u swojego klienta, który kupił CX-a 6,90 bodajże, 6,90, no to tutaj kabina jest dużo, dużo większa, dużo bardziej obszerna, wysunięta do przodu, tak lekko pochylona. Wydaje mi się, że ta widoczność powinna być troszkę lepsza. Komba jest bardzo cichy, jak się włącza nawet pełne obroty, naprawdę jest tutaj bardzo, ale to bardzo przyjemnie. No i co? Myślę, że odpowiedziałem na te pytania, takie, które gdzieś tam się pojawiły już u Krzysia w komentarzach po jego vlogu. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to piszcie. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli tylko czas pozwoli. Teraz mamy taki trochę wolniejszy okres, przygotowujemy się do żniw. Jak zaczniemy żniwa, to wiecie, jak jest żniwa. Tym bardziej w tym roku logistycznie będziemy skupować pszenicę. Będziemy skupować też kukurydzę, bo kupujemy suszarnię, która ma przyjść 15, czyli tak naprawdę w przyszłym tygodniu ta suszarnia już powinna przyjść do nas. Tutaj dookoła w hali będą bloczki oporowe z klocków Lego i będziemy sypać, przepraszam, tak wysoko jak się da. Jeżeli ktoś jest zainteresowany usługami tutaj gdzieś w okolicach Włocławek, Kutno, Brześć, Łęczyca, oczywiście o ile to są jakieś ilości nie 5-hektarowe, tylko trochę większe, piszcie do mnie, czy dzwońcie. Możemy też podstawić swoje ciężarówki. W tej chwili mamy już dwie, plus jeszcze tam współdziałamy z innymi osobami, które te ciężarówki mają, tak żeby to w te żniwa robić jak najwydajniej, jak najszybciej, żeby kombajny nie stały na polu. Także zawsze możemy się dogadać i w zakresie kukurydzy, i w zakresie zbóż. Jeżeli chodzi o zboża, na ten sezon skupujemy tylko pszenicę, bo mamy tylko tą halę. Natomiast zobaczymy, na przyszły sezon może już uda się postawić troszkę lepszą tą bazę magazynową. No i co? No i skupować też inne gatunki i wtedy wszystko tak naprawdę, co chce rolnik spytać z pola, brać do siebie. Tak na koniec jeszcze Wam powiem, to co się dzieje, ja i kupuję, bo mam gospodarstwo, i handluję nawozami. To co się dzieje na rynku nawozów, to jest totalna porażka i to, że oni podnoszą te ceny i podnoszą je tak bardzo. Ja handluję tymi nawozami i wiem dokładnie i widzę, jak to wygląda. Sprzedaż nawozów trwa jeden dzień na dany miesiąc, czy tam do 10, o 10 już cena idzie o kolejne 100 zł do góry i ja jestem zwolennikiem tego, bo z tego co kierowcy mi mówili, to na polskich zakładach tych nawozów jest naprawdę bardzo dużo, żeby się trochę ograniczyć. Jak my się ograniczymy, to może i firmy się opamiętają, jeżeli chodzi o cenę, bo tutaj nie zarabia taki pośrednik jak ja, który kupuje to i sprzedaje dalej. Taki pośrednik, jak ktoś w tym siedzi, to wie, że nie ma naprawdę dużo na nawozach. Nie może mieć dużo, jak kupiłby w tym roku w czerwcu. Powiedział klientom, że nie ma, przegazynowano na pryzmie i teraz by już 200-250 zł zarobił na tonie. Ale jeżeli ktoś handluje uczciwie i mówi klientom tak, jak jest, no to nie, to tego nie ma. W tej chwili, nie wiem, producenci zasłaniają się bardzo wysokimi cenami gazu i innych środków do produkcji, ale to jest według mnie przesada i na razie nie widać końca podwyżek. Rolnicy się cieszą, że rzepak jest bardzo drogi. No jest bardzo drogi, tyle że w tamtym roku takie porównanie najprostsze, które można sobie zrobić, ja sprzedawałem fosforan, to prawda, to był fosforan litewski, bodajże litewski, jakiś wschodni, czyli naprawdę dobrej jakości, bo te wschodnie fosforany są naprawdę dobre i dobrze rozpuszczalne w wodzie, kosztował 1600 zł i rzepak też kosztował 1600 zł, czyli za tonę rzepak kupowaliśmy tonę fosforanu. Natomiast w tym momencie rzepak będzie 2200 w żniwa przy takich naprawdę optymistycznych prognozach, natomiast fosforan czarny DAP Black z Fosagro to już 2800, 2900. No i z czego mam się cieszyć, że więcej weźmiemy pieniędzy, jak będziemy musieli jeszcze więcej oddać. W tamtym roku było 1 do 1, w tej chwili jest 1 do 1,3 pewnie, tak gdzieś wyjdzie proporcjonalnie. Tak samo saletra.
pszenicę sprzedaliśmy w tamtym roku za 700 zł, saletra, jak ktoś kupił w lipcu, czerwcu czy sierpniu, kupił nawet po 880-900 zł brutto. W tej chwili pszenica spadła i najprawdopodobniej nie będziemy mieli super ceny, 750-800 zł, a saletra słyszę, że dobija do 1400-1500 zł. Ja ostatnią saletrę, ta, która jeszcze tej końcówka stoi, jakieś tam tiry jeszcze dojadą, sprzedawałem 1220, teraz już będzie 1350 kolejne samochody, a słyszę, że to jeszcze nie jest koniec i jeszcze będzie wyżej. Ja sam będę się ograniczał, namawiam wszystkich do tego, żeby zracjonalizowali to nawożenie i tam, gdzie nie trzeba aż tak dużo i co roku ktoś daje oszukać i pokazać, że rolnicy to też jest siła. Jeżeli chcemy, to my też możemy trochę pokierować tym rynkiem nawozów. Nie wiem, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe, ale te ceny są tak szybko rosną i są tak holendalne, że nie wiadomo, co robić. Tak jak ja jako firma też nie wiem, czy kupować, czy nie kupować, czy nagle to nie walnie, nie spadnie. Sytuacja jest na tyle niestabilna, a nawozy są tak drogie, że porażka. No ale co, na koniec sobie ponarzekałem. My mamy nowy nabytek, w tym roku działamy na pełnej. Dwa kombajny, dwie ciężarówki, skup tego, co kosimy, tak, że będziemy mieli roboty pełne ręce i mam nadzieję, że tak będzie. Tych usług mamy już pozamawiane naprawdę bardzo dużo i dla tych, którzy tutaj się gdzieś tam martwili, po co mu drugi kombajn, co on będzie nim robił, mamy co robić tym kombajnem. Jeszcze na pewno trochę miejsca i trochę wolnego czasu jest, ale myślę, że nudzić się nie będziemy, tym bardziej, że to jest nowa maszyna, która zawsze trochę przyciąga, jest wysoka jakość tej usługi, ogólnie czy tym kombajnem, staramy się naprawdę robić to dobrze. Wszędzie oprócz tego, że w tym roku padł ten silnik, to robimy taki naprawdę dość duży przegląd i wał na wytrząsaczach, wszystkie nowe cepy wymieniliśmy, klepisko poprawialiśmy, wszystkie łożyska, jakieś tam paski, przekładnie. To, co było do zrobienia, zrobiliśmy przed sezonem, tak żeby ta usługa też była świadczona jak najwyższym poziomie i żeby nie mieć przestojów w żniwa, bo każdy dzień to jest kilkanaście hektarów przestoju, czyli tych pieniędzy, kiedy można je zarobić w krótkim okresie, po prostu nie ma. Rozgadałem się głupi, nagadałem Wam bardzo dużo, nie wiem, kto dotrwa do tego końca. Mam nadzieję, że ktoś dotrwa. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tych odcinków w tym roku będzie trochę więcej. Może chłopaki też ode mnie coś ponagrywają, bo w tej chwili mamy w firmie już trzech handlowców, ja i dwóch kierowców. Drugi kierowca będzie od 19, także niedługo, także już trochę tych osób na firmie jest. Mam nadzieję, że będzie się coś tak rozwijało, jak się rozwija. Oby tylko zdrowie było, jak zdrowie będzie, to sobie jakoś poradzimy. To co? Trzymajcie się i do następnego. Mam nadzieję, że nagram coś w czwartek z koszenia trawy i z uruchomienia kombajnu. Na razie!